wybudowany kościół. To znaczy wybudowany on nie był, dlatego że była tam wcześniej restauracja, gdzie mieszkańcy bawili się, pili też dużo, prawda? No ale potem pod naciskiem mieszkańców restaurację zamknięto i powstał tam kościół. Kościół ten był wyświęcony w roku 1938. Akurat tam nie byłem chrzczony, ponieważ już miałem roczek, ja byłem chrzczony w Lipinach, no bo wcześniej mieszkańcy Piaśnik należeli do parafii Lipina. Kościół ten był do czasu chyba do końca lat 90. Później został wyburzony i na jego miejsce został budowana kościół. Kościół w zasadzie zaczynał się tam, gdzie w tej chwili są budynki parafii, może trochę bliżej tutaj. Kościół zresztą bardzo ładny, do niego czuję wiele sympatii. Przez prawie do 18 roku życia byłem tam ministrantem. Przed wojną wszystkie dzieci chodziły do Lipin do szkoły. Ja zresztą też naukę w szkole podstawowej w Lipinach zacząłem jeszcze w czasach niemieckich. Chodziłem do niemieckiej szkoły, do pierwszej, drugiej klasy. No a później po wojnie znowuśmy tutaj mieszkali, no to trzeba było odwiedzać szkoły. Tak, do niemieckiej szkoły, nie? Pamiętam z tamtych czasów rodzice w domu, no to cały czas mówili po polsku, a ja taki mały, no a mnie szkoła nauczyła przedszkole po niemiecku mówić, nie? A ponieważ byłem dosyć taki zadziorny, tak w domu słyszałem, że rodzice mówią po polsku i to mówią, że was nigdy na gestapo zgłosić, aby się po polsku mówić. Taki łowiczny. Dlatego jak ja przyszedłem, to nic nie mówili. No ale to takie było wychowanie w szkole właśnie. Na przykład był tak zwany Hitler Jugend, to były tak jak harcerze w tej chwili niemieccy, no i oni z niemieckich rodzin maszerowali często w soboty, pięknie ubrani, fanfary, werble, nam się to bardzo podobało, no tośmy za nich boso latali, prawda? Z uciech, jak się rodzice dowiedzieli, no to w domu było oczywiście mando, nie? Porządne. No ale tak wychowywano nas nie w domu, tylko właśnie w szkole i co robiła propaganda. Siódemka jechała tutaj tą stroną i tutaj na skrzyżowaniu skręcała na stronę lewą, patrząc w stronę Świętochłowic i do Świętochłowic jechała tutaj cały czas lewą stroną. Swego czasu były tutaj takie wyrobiska kopalniane i gdzieś w okolicy wyjścia na Skałkę swego czasu, bodajże było to w roku 1952, tramwaj się zapadł w tych wyrobiskach. Wielka katastrofa, wszystkie gazety pisały, że w Piaśnikach tramwaj się zapadł. No po prostu dół był głęboki, to upadło, no i w czasie jazdy tramwaj spadł. No na szczęście nie było tam wiele poszkodowanych. Raz, że tramwaj tak szybko nie jeździły jak teraz, a dwa, ten dół za głęboki nie był. No ale kłopoty były olbrzymie. W roku 1899 urodził się mój ojciec. W tym samym budynku 37 ja się urodziłem. A później tam po wojnie w tym. W tym budynku pod numerem 6. Tutaj ciekawa historia, nie wiem skąd się to wzięło, że Piaśniki, ulic żadnych nie było, żadnych nazw, tylko się to nazywało Piaśniki. I numery domów były tam. W parku, cały park, do tych budynki jeszcze był numer 1. Potem był taki dom urzędniczy, numer 2. I drugi dom urzędniczy, numer 3. A tutaj na rogu był numer 4, pod którym się mieszkali. Numer 4, a następne numery były 6, 8, 10. Mam tutaj takie zdjęcie w miejscu, gdzie w tej chwili stoimy właśnie, tutaj. To jest zdjęcie, które po rodzicach zostało robione, jak powiedziałem, w 1928 roku, ponieważ mama tutaj miała pamiętam 17 lat, jak mi gubiła, jak mi pracowała. Tutaj, tu, bliżej drogi, tu gdzie jesteśmy, widać to po bliżej pokażę. Stała taka buda, to była tak zwana milhala, czyli inaczej mówiąc bar mleczny, coś takiego. Można tu było przyjść, wypić herbatę, posilić się. To było własnością mojego dziadka, który to tutaj wybudował. No i tam pracowała mama ze swoją siostrą. Tego już dawno oczywiście. Przed wojną już to wyburzono, ja już tego nie pamiętam. Te 3 i 12. Był taki piękny budynek jednorodzinny, w którym mieszkał Foryś, bogaty gospodarz, jeszcze w Lipinach znany, miał konie tutaj na podwórku, wozy grabiarskie i miał kawałek pola tutaj prawie aż do wywozu, do stawu się pola jego ciągnęły. To tak mniej więcej w tym miejscu do końca tego to była jego posiadłość, akurat naprzeciw nas, prawda, więc on był najbogatszy tutaj, bo wiadomo, rolnik. Mój dziadek zawsze tak mówił: synek, jak się ożynisz, nim się ożynisz, to jedzie na wieś i paczka i dużo dysznic pracuje z tobą. To jest bogaty gospodarz, bo masz dużo fur, wiesz, tam się ożyni. No. Oczywiście i posłuchałem go. Za Koryską przy tym był przystanek autobusowy do Gliwic, ale to już po wojnie, przed wojną go nie było. To już tutaj w tym miejscu, gdzie w tej chwili jest karetka, a do Katowic był przystanek w miejscu tu, gdzie samochód stał, a więc przy przystanku tramwajowym. Na samej ulicy nie było żadnych zatoczek, no dlatego, że ruch samochodowy był raczej tutaj kurmanty. Ale była droga to uczęszczana, dlatego, że był ten tak zwany trakt królewski, który właśnie został wybudowany od Chorzowa do Brywic. Mansfeld mieszkali pod 10 tutaj, my pod 6, tu pod 8, Nowaki mieszkały, pod dziesiątką mieszkali, a pod 10 to mieszkał Soblik. I tutaj chcę taką rzecz też powiedzieć, o której właściwie niewiele się mówi. Soblik, kolega zresztą ojca. W 1945 roku, jak Rosjanie weszli, to w zasadzie nie było tutaj żadnego oporu. Bo Niemcy w sobotę, Rosjanie weszli w niedzielę, Niemcy w sobotę jeszcze byli na podwórkach tu i w nocy po prostu czołgami wszystko uciekli. Wiele broni zostało, ale tu powiedz w parku, jak żeśmy się bronią bawili. Ale w tą niedzielę ludzie do kościoła szli. Do Piaśnik tutaj, z tych budynków. I jedna starsza pani, wracając z kościoła, złamała nogę, ponieważ był to styczeń, prawda, 26 bodajże styczeń, złamała nogę. A Soblik Witold miał chyba 14 lat w ten czas. No, chciał pomóc, poleciał do domu szybko, żeby sanki wziąć i do szpitala na sankach ją zawieźć. Jak podjeżdżał pod szpital, w okolicach, gdzie ten znak autobusowy, rosyjski snajper od strony Lipin widział, że coś się rusza i strzelił go zabił. Więc była to w zasadzie jedyna ofiara w Piaśnikach. Przypadkowa, nie? Bo to żołnierz rosyjski nie wiedział, tylko on ciągnął te sanie do szpitala. No i tak Witold Soblik zginął tutaj bardzo, bardzo tragicznie. No i chcąc pomóc komuś, nie? Były tutaj groby Rosjan w Piaśnikach, ale ci Rosjanie nie zginęli tutaj w Piaśnikach. Po prostu pili, przynieśli tu na policję. Jeden z Rosjan przyniósł paliwo do samolotu. I oni to pili. I w tym momencie 2 Rosjan, 1 Rosjanka zmarli, 1 z mieszkańców Piaśnik zmarł, 1 oślep, zupełnie, do tym co oślep, na nieszczęście to był drugi. Ale on żył później jeszcze, on jedyny, bo niewiele tam wypił. Oni wypili dosyć długo i to były ofiary radzieckie w Piaśnikach. Groby Niemcy w parku, później po wojnie gdzieś przeniesiono do drogę na cmentarz bodajże do Katowic, gdzie był cmentarz żołnierzy radzieckich. Mniej więcej w tym miejscu. W tym miejscu, stąd od jego parku, gdzie był płot duży, zamknięty, gdzie stróżówka była, gdzie nie wolno było nikomu obcemu wchodzić. Nie chodź, bo my tu przejdziemy. W tej chwili robi się tam plac zabaw, jak wiecie. Buduje się tam. Tam był kort tenisowy przed wojną. I on, ten kort był bardzo wcześnie. Bo na tym korcie tenisowym mój ojciec już w wieku 10 lat, a więc w 1909 roku już podawał piłeczki tenisowe paniom, które mieszkały tutaj w parku. Von Remeta mieszkał, prawda? I oni zapraszali ze Świerklańca tutaj baronów i innych, no i bawiły się panie w tenisa. Pięknie jest. Po wojnie tutaj, jest mieszkańcy tutaj Piaśnik mieszkali, między innymi kolega tu mieszkał. Jaką funkcję pełnił zamek? Pełnił głównie taką funkcję reprezentacyjną, mieszkalną funkcję dla głównego przedstawiciela koncernu, który nad kopalniami się opiekował. On tutaj mieszkał, nikt poza tym, a przede wszystkim jakąś funkcję taką reprezentacyjną, a więc były tutaj przyjmowane różnego rodzaju jakieś delegacje, jacyś goście, jak przyjeżdżali, prawda, z Belgii, z Francji, dlatego, że głównie tutaj był ten kapitał, wszystko, więc tutaj odbywały się w tym zamku imprezy. A część mieszkalna w parku to była trochę dalej. Za zamkiem były 3 budynki i tam mieszkała służba parku, służba, która tutaj obsługiwała, mieszkali stajenni. Za zamkiem zaraz, jak pójdziemy dalej, były stajnie, w których, no wiadomo co w stajniach jest, nie? I co ciekawa rzecz, za stajnią, zaraz pokażę to, była szklarnia już. Jak na ówczesne czasy szklarnia, to już była piękna rzecz, więc wszystkie nowaliki już właśnie mieli z tej szklarni. W 1911 roku wujek mieszkający zresztą w parku, w budynkach urzędniczych brał ślub i tutaj na tych schodach zrobiono zdjęcie weselne. No to zdjęcie weselne gdzieś mi zaginęło, miałem je przez dłuższy czas, pamiątkowe zdjęcie z tamtych lat, tamtych schodów, których szczątki jeszcze widzimy w tej chwili. Przy tej samej wielkości była piękna fontanna z murkiem i z sadzawką, prawda? Fontanna była i tam pływały złote rybki przez cały czas, tutaj jak ten park był, w okresie przedwojennym, ale po wojnie to bardzo szybko zniszczono. No i szło się w stronę, obok tej fontany, w stronę kortów tenisowych i tam się bawiono w tenisa. Niestety w 1945 roku ten park został dosyć dokładnie zniszczony przez naszą armię wyzwolicielkę, bo no, tutaj przez pewien czas, głównie w 1945 roku latem, tutaj stacjonowała jakaś tam kompania Wojska Radzieckiego na terenie parku. Pod tym drzewem, tak mniej więcej prosto co pokazuje, pod tym drzewem stał czołg Armii Radzieckiej, uszkodzony, coś tam było, prawda? I tak go zostawili, ten czołg. Więc dla nas znowu czołg wyposażony, co najciekawsze, jeszcze w broń maszynową. Dla nas to stanowiło bardzo dużą gratkę, no bośmy się po prostu w tym czołgu bawili. Jest taka dolina w stronę ulicy i tam w tej dolinie pasły się te krowy. Taki mój kolega z tamtych lat, jakoś tam miał rodzinę na wsi, mieszkał zresztą też niedaleko tutaj w tych familokach, on umiał krowy doić. Jako chłopak taki 10-letni byśmy się bali. No i żeśmy przez płot przeskakiwali, jak te krowy były w tej dolinie, tam co nikt nie widział, to tam wiadro podsuwa i te krowy tam doiły. No myśmy nie umieli, tylko myśmy pilnowaliśmy, czy jakiś rosyjski żołnierz nie idzie, nie? jak widoły te krowy, bo mleko było na wagę złota, jak widoły te krowy, no myśmy znowu uciekali przez płot, bo to było zamknięte wszystko. W budynku tym mieściła się dyrekcja kopalni, czy tej spółki węglowej, czy oddział jakiejś spółki węglowej, ale głównie tej, która zarządzała tą kopalnią i hutami. Mieściły się tutaj biura, główne takie urzędy były. Obok ten budynek tam mieszkała część tych urzędników zagranicznych. Czemu nazwano ten park? Nie bardzo mi to pasuje i nigdy nie pasowało. Co mieszkańcy Helo mieli do parku? Przecież Helo to jest w Holandii. Mnie się jako mieszkańcowi absolutnie to nie podoba. Można go zostawić Park Piaśnicki na przykład, czy Park w Piaśnikach, czy ja wiem imieniem kogo? Korfantego? No nie, ale Piaśnicki Park. Nie mieszkańców Helo, którzy nie bardzo wiedzą nawet, gdzie są Piaśniki. Dlatego nie podoba mi się to i trudno. A może imieniem Donnersmarcka? Czemu nie? Czemu nie? Donnersmarck przecież tutaj dla Śląska to jest bardzo dużo poza Podgłowy. Skoro w Chorzowie mamy Redena, prawda? Nam tu w Piaśnikach żyło się, można powiedzieć, przyjemnie. Ja nie mówię o jakichś materialnych sprawach, no ponieważ bieda była wszędzie, prawda, po wojnie. Ale jeśli chodzi o takie życie dziecięce, towarzyskie życie, toczyło się z mieszkańców na tych podwórkach, przy tych familokach. Wychodzili z okna, ławki dawali się, jedna ławka z babcią i się opowiadali. A chłopi siedzieli w domu, od czasu do czasu kupili sobie tam ćwiartuchę i se pili i opowiadali. Ja najwięcej korzystałem też, jak przyszli do ojca koledzy, brat jego, jak przyszedł drugi i zaczęli przy ćwiarteczce, wypili sobie i zaczęli opowiadać czasy przedwojenne, jak to było, prawda? I to były też różne polityczne rzeczy, bo jedni byli tak zwani korfanciorzy, drudzy byli Piłsudczycy, a inne na korfanciorzy to byli bardziej prawicowcy, prawda? Jeden z ONR-u był, czyli z Obozu Narodu Radykalnego, ojciec raczej był za Piłsudskim i opowiadali polityczne sprawy, opowiadali o powstaniach, w których brali udział. Dziękuję i na temat Piaśnik mogę powiedzieć więcej, jak jeszcze dożyję. Wiele czasu zostało.